chciał, bo też Paweł Bizuk już leżał. Teraz kolejna próba i bramka. Mateusz Zieliński próbował poprzednio, nie udało się, no to teraz już krążek do strony jest, że może to zaskoczyć. Minął światło bramki, a tymczasem Mateusz Zieliński tak się rozochocił, że zdobywa swoją drugą bramkę w dzisiejszym. Łaski Zieliński. Abroli obrońcy nie uszkodzony.